Takiej mobilizacji w Ełku nie było od dawna. Wysprzątane chodniki, odgrodzone i puste parkingi, na których zwykle nie ma gdzie postawić samochodu, nawet strażnicy miejscy na służbę wyszli w odświętnych mundurach. To nieomylny znak, że miasto spodziewa się wizyty szczególnego gościa. I taki był. Do Ełku przyjechał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Kaczyński. Ełk był 30. miastem, które prezydent odwiedził od jesieni ubiegłego roku. Podróże głowy państwa mają związek ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Prezydent osobiście namawiał do udziału w głosowaniu 7 czerwca. Jego zdaniem powody są dwa. Pierwszy powód będzie decydował w dużym stopniu, jakimi środkami będziemy dysponować. Ja przed chwilą z panem prezydentem rozmawiałem o tym, jak Ełk sobie tutaj daje radę. Ale przecież mniejsze miejscowości też mogą. I jest druga sprawa. Trzeba dokonać oceny rządzących. Głosowanie do Europarlamentu nie było jedynym, do jakiego zachęcał prezydent Polski. Do 7 lipca trwa plebiscyt mający wyłonić nową siódemkę przyrodniczych cudów świata. Szanse na znalezienie się na tej liście ma Puszcza Białowieska i Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Lech Kaczyński przyznał, że swego głosu jeszcze nie oddał, ale na pewno to zrobi. Na co będzie głosował? Tak 6 do 4 najwielkie jeziora ze względu na to, że one mają większe szanse. Puszcza Białowieska musi być chroniona, ale Puszcza Białowieska jest też wyjątkowo piękna. Jeziora zdobyły uznanie głowy państwa, mimo że ich turystyczny potencjał nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Są bowiem na Mazurach akweny puste nawet w lipcu. Rzeczywiście tu akurat ma Polska coś takiego, czego inni nie mają. I jedno i drugie, a w szczególności jeziora, bo większa powierzchnia, nie ma rezerwatu. Tą skalę nie mam, są nieodpowiednio jeszcze w dalszym ciągu wykorzystane. W napiętym programie wizyty znalazło się spotkanie z mieszkańcami miasta. Zobaczyć i posłuchać prezydenta przyszło ponad 1000 Ełczan. Lech Kaczyński mówił do nich o kryzysie w Polsce i na świecie i o związanym z tym bezrobociu. Tu również zaapelował o udział w głosowaniu do Europarlamentu. Słowa prezydenta i jego swoboda spotkały się z uznaniem mieszkańców. Sympatyczne. Bardzo się cieszę, że spotkałem się z prezydentem Rzeczypospolitej, panem Kaczyńskim. I odpowiada mi to. Dał mi cześć. Całkiem nie głupie, wypowiedział się naprawdę konkretnie i kompetentnie. Jak na ten... Możemy pominąć jego wymowę, no to wszystko było okej. Wizyta Lecha Kaczyńskiego w Ełku trwała ponad 3 godziny. Godzinę dłużej niż planowano.